Dzień dobry, Stalowa Wola. Dzisiaj zapraszam Was na uczelnię. Mówię tutaj o Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wchodzimy do środka, spotkamy się tam z Leszkiem, który oprowadzi nas po wszystkich pomieszczeniach. Poopowiada nam, co tutaj się robi, kto tu się uczy i jak wygląda cały budynek. Wchodzimy. O, cześć Leszek. Cześć Rafał, witamy na naszej uczelni. Najpierw może przejdźmy do, tu mamy hol główny, tutaj studenci troszeczkę sobie wypoczywają, trochę jedzą. Czyli tutaj są przerwy ogólnie jak tu w szkole? Tu są przerwy, tak, tutaj są przerwy i czekają sobie na, spędzają sobie po prostu wolne czasy. Aha. Widzicie, jest tu trochę zieleni, trochę sprzętu, mamy robota, mamy stary motocykl, ponieważ w piwnicy, jak wiesz, zresztą jest muzeum starych samochodów. Także tak wygląda nasz, ten fajny hol. Teraz zapraszam dalej, przejdziemy po naszych pracowniach i przyjrzymy się najpierw laboratorium obróbki skrawania. Powiedzmy, jakie to są grupy mniej więcej? Grupy są kilkunastoosobowe, czasem kilkuosobowe. No, staramy się, żeby te grupy były jak najmniejsze, bo jak wiadomo, wtedy możemy się bardziej skupić na studentach. Sprzęt mamy dość rozbudowany, bardzo taki profesjonalny. Także jeśli chodzi o sprzęt, to u nas tego sprzętu nie brakuje. Każdy student może dotknąć tego przemysłu, nauczyć się czegoś, samodzielnie wykonać jakieś badania. Oczywiście przy współpracy z wykładowcą. Mhm. Super, tutaj jaśniutka sala, tablice multimedialne, jakieś... Tablice mamy wszędzie multimedialne, bo tam sprzęt jest taki naprawdę z najwyższej klasy. Teraz przejdziemy troszeczkę dalej. Mamy tutaj laboratorium podstawy konstrukcji maszyn i znowu pełno maszyn jest. Tu się odbywają kolejne zajęcia dla studentów. Czyli powiedzmy, jest to tak bardziej nie jak w szkole, w klasie, tylko nauczyciel spaceruje sobie, uczniowie sobie siedzą i słuchają, notują. Nie tylko notują, ale mogą też po prostu wykonują badania i spisują sobie jakieś wnioski z tych badań, które wykonywali. Tutaj uczniowie, znaczy nie już uczniowie, to już są studenci, oni wykonują tak zwane sprawozdania z tego, co zrobili. Na tej podstawie są oceniani. Mhm. Ale to się wszystko dzieje tak na luzie. Tutaj widać kolejne stanowiska. Tu akurat stanowisko naukowe jest jakiegoś naszego doktoranta, który robi badania do doktoratu i spędza tutaj prawie 20 godzin dziennie. Bo on to lubi bardzo, to trzeba. Każdy z nas to lubi. To są pasjonaci takich... Wszyscy jesteśmy tutaj pasjonatami. Tutaj nie ma ludzi przypadkowych. Właśnie. Tutaj mamy dziekanat. Chodzimy do dziekanatu. Pani Patrycja. Dzień dobry, pani Patrycjo. Przyszliśmy odwiedzić Cię i pokazać przyszłym studentom dziekanat. Gdzie będą przychodzić z indeksami? Tak, tutaj będą z wszelkimi problemami mogą przychodzić. Następne, tutaj jest pani kierownik. O, nie ma pani kierownik chwilowo, ale to jest jej pokój. No pięknie, pięknie, Jasiuteńko. No, bardzo ładna ta uczelnia. Taka jest, duże są pomieszczenia, w ogóle wysokie sufity, tu jest dużo powietrza. Jest dużo powietrza, naprawdę nie tylko chodzi o tą atmosferę taką, ale też o atmosferę ludźmi. Jest mała uczelnia. Dobrze, fajnie. Idziemy dalej, myślę, że tędy możemy wyjść. Tutaj wiszą jakieś, a tu są sukcesy uczniów, tak? A troszeczkę skrzywione, ale też poprawiane. Podziękowania i sukcesy absolwentów, uczniów. Podziękowania, my współpracujemy z różnymi instytucjami, bierzemy udział w jakichś, pomagamy po prostu organizować jakieś eventy. No i za to, no, jesteśmy szczęśliwi, że ludzie za to dziękują. A teraz przejdziemy do najważniejszej osoby. Zobaczymy, czy jest. A tu zobaczymy, czy jest otwarte. Jest otwarte. A tu jest pokój dziekana, najważniejszej osoby na naszym wydziale. Co prawda pana dziekana nie ma, ale dostaliśmy upoważnienie, że my możemy wam pokazać jego miejsce pracy. Tu jest takie, tu jest taki punkt spotkań, powiedzmy, do omówienia pewnych... Punkt spotkań, tak, bezpośrednio z dziekanem. Zawsze jest to na słodko. Możesz się poczęstować śmiało. Dziękuję. Tego to nigdy za dużo. Dla zdrowia. Tak, dobra, chodźmy dalej. Teraz pomieszczenie Rady Wydziału. Tutaj, jak widzicie, mamy pomieszczenie Rady Wydziału, tu gdzie zapadają takie istotne decyzje dla naszego wydziału. Tu się zbieramy w grupie kilkunastu osób, debatujemy, głosujemy i robimy wszystko tak, żeby nasza uczelnia się rozwijała.
ten budynek to zdobył chyba pierwsze miejsce w takim architektonicznym konkursie. Aha, kiedyś tam zdobył, tak? No widzę, że on jest właśnie taki przemyślany. Przemyślany jest fajny, przyjemny i naprawdę fajnie się tutaj pracuje. No to co, lecimy dalej. Dalsza część wycieczki. Zapraszam. Teraz zobaczymy parter. Zwiedzimy jeszcze dwie sale wykładowe. Może nawet więcej, bo widzę, jest więcej otwartych. W ogóle zauważyłem, że ten budynek jest w kształcie litery V. On jest tak, chodzimy, przeszliśmy do drugiego skrzydła. Dokładnie. Zwykła sala wykładowa. W zasadzie nie ma tu wiele sprzętu, no ale wiecie, troszkę teorii trzeba, student każdy musi pochłonąć, więc tutaj nie ma nic ciekawego, to nie jest typowa sala laboratoryjna, ale taka sala wykładowa. Też takich sal mamy sporo. No ale większość jednak tych sal to jest takie sale wyposażone w jakiś sprzęt. No to lećmy dalej, bo tu nie ma nic ciekawego. Kolejna sala wykładowa. Tutaj kolejna sala wykładowa. Mhm. Typowo, co jest akurat nie różni się jak w szkołach średnich, to podstawowe. Czyli ten poziom niższy jest raczej pod takie, ewentualnie tamte skrzydło jest. Tak. Jest pod takie pod maszyny. A tutaj to są typowe sale. A tutaj taka większa. Tak. Mhm. O, tutaj jest. To będziemy wchodzić? To jest akurat mój pokój. Zapraszam. Roboczy. Zobaczcie, jak tutaj pracujemy. Każdy ma swoje biurko. Pracujemy, piszemy, jakieś tam swoje publikacje, tak żeby było dobrze. No i tutaj będzie jeszcze biblioteka. Zapraszamy do biblioteki. Bardzo istotna rzecz na studiach. Cześć. Dzień dobry. I mamy bibliotekę. Pomimo tego, że dzisiaj studenci głównie korzystają ze źródeł online, no to jednak czasami warto skorzystać z tego papieru, prawda? Dotknąć. Niektórzy w ogóle lubią bardziej papier niż elektronikę. I ostatnia sala tutaj, to jest sala już laboratoryjna, sala metrologiczna, czyli tutaj studenci uczą się pomiarów. Dzień dobry. Mówiłem, że studenci. Tu mamy akurat pana naukowca, który robi sobie jakieś badania, ale na co dzień są tutaj studenci. Aha, i tutaj już stoją takie maszyny konkretne. Tu są naprawdę, tu jest jeden z najlepszych sprzętów w zasadzie i to mamy, współpracujemy z takimi firmami, które przekazują nam ten sprzęt po to, żeby ci studenci mogli się na tym sprzęcie tak na żywo uczyć. Nie teoria, właśnie praktyka, żeby potrafili później wykorzystać ten taki sprzęt w praktyce. Tutaj pan coś steruje. Chyba tutaj jakieś parametry, tak? Tej pracy, tej maszyny. Dobra, i to wszystko tutaj na parterze. A teraz zapraszam do naszej piwnicy. Wielu z was na pewno jest ona znana. W tej piwnicy mamy pojazdy zabytkowe. Te pojazdy zabytkowe są ludzi z Automobil Klubu Starowolskiego, ale także naszych wykładowców. Po prostu lubimy tutaj być, pomiędzy wykładami zejść sobie i troszeczkę odpocząć. Tutaj w ogóle są organizowane takie oprowadzenia po całym tym garażu, prawda? O, poczekamy na światło. Jest. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ostatni dzień każdego miesiąca Muzeum COP Stalowej Woli organizuje tutaj wycieczki. My współpracujemy z Muzeum COP, także tutaj można sobie zobaczyć, zejść i chyba to jest niedziela, ostatnia niedziela miesiąca. Tak? I można sobie pooglądać te nasze samochody. Są tutaj ludzie, którzy oprowadzają, mówią o tym, co tutaj się znajduje. I tak jak wspomniałem, my tutaj przychodzimy się trochę odstresować. Pięknie, naprawdę to robi takie wrażenie w jednym miejscu. Chciałbym jeszcze o jednym rzeczy powiedzieć, o której nie wspomniałem wcześniej. Otóż na tym najnowszym kierunku, inteligentne systemy i technologie produkcji, będziemy mieli taki przedmiot jak tuning pojazdów. O! Tak. Mamy tutaj speca od właśnie tuningu samochodów, czyli modyfikowanie komputerów samochodowych, zwiększanie ich mocy. To, gdzie takie firmy już istnieją, to wy możecie się tego nauczyć. Nauczyć się, jak zwiększyć moc samochodu, jak poprawić jego parametry i na tym jeszcze zarobić.
Super, piękne miejsce, to zapraszamy. To są cykliczne, co jakiś czas ogłaszane prawdopodobnie na stronie. Tak, na stronie Facebooka możecie sobie wejść, sprawdzić i tam po prostu są zaproszenia. Trzeba się wcześniej umawiać telefonicznie, ale tak, współpracujemy z muzeum. Polecam tu przyjść, zobaczyć te wszystkie cacka. To są wszystko ten klimat PRL-u i nie tylko. Trudno mówić o klimacie PRL-u, ale te samochody z tej epoki, prawda, tutaj warto to zobaczyć. Dobra, chodźmy dalej. Sala dronów. Zapraszam Cię teraz do sali dronów. O, to coś dla mnie. Tak jest. Wszyscy się tutaj zachwycają. Akurat zastaliśmy Andrzeja, który zajmuje się i też jest, ma wielką pasję. Właśnie drony. Nie tylko prowadzi kursy, ale także buduje własne drony. Ulepsza je, udoskonala razem ze studentami. I uczniowie mogą z tego skorzystać. Studenci, nie zapominajmy. Oni mogą z tego skorzystać, bo tak. Jest specjalny jakby jest taka dziedzina tutaj. Będzie która... nowy kierunek, tak? Kierunek. Będzie przedmiot. Ogólnie kierunek się nazywa inteligentne systemy i technologie produkcji, ale student, który będzie zainteresowany, może sobie wybrać takie po prostu przedmioty związane z dronami. I takim lotnictwem, tak? Bo to jest... To też jest drona. Zbudowane przez naszych studentów. Oczywiście Andrzej tutaj pomagał, żeby go zbudować. Został oblatany. Poza tym w Turbi mamy pomieszczenie, w którym studenci mogą się spotkać. Co więcej, studenci mogą nawet zdobyć uprawnienia na drony. O, tutaj jest taka... I tutaj mogą się też pouczyć bezpiecznie. Bezpiecznie, tak. Mogą sobie popróbować swoich możliwości. Zapraszam teraz do sali robotów. 120, sala robotów. Tak, tu mamy zestaw różnych do robotów. Są roboty uniwersalne, na których studenci uczą się programowania tych robotów. Mówi się, że roboty kiedyś zabiorą ludziom pracę, prawda? No nic podobnego, bo ktoś te roboty programować musi. Wystarczy przyjść do nas na studia, aby nauczyć się tego i wtedy brak pracy, bezrobocie nam nie grozi. Czyli tutaj uczniowie mają dostęp do różnego rodzaju takich przemysłowych robotów? Tak, są to przemysłowe roboty, ale zwróć uwagę na tego robota, który wykonali dwóch naszych studentów w ramach pracy inżynierskiej. To jest robot wykonany przez studentów. Rzeczywiście tutaj jest. Rzeczywiście. No to jest Politechnika, więc my tu dbamy o to, żeby ten poziom tych prac inżynierskich jakiś był. A to jest taki poziom naprawdę na wysokim poziomie, możemy powiedzieć światowym poziomie. Super. I takie maszyny wykorzystywane są obecnie w przemyśle, tak? Tak, w przemyśle, we wszelkim przemyśle motoryzacyjnym, niemotoryzacyjnym. W Stalowej Woli przecież Stalowa Wola przemysłem stoi. Tu mamy jeszcze takiego fajnego robota Omrona, który niedawno zakupiliśmy. Który może przewozić jakieś cięższe ładunki do 90 kg. Uczymy się, znaczy my się uczymy, studenci uczą się go programować i wykorzystywać, bo to są analogiczne roboty, jakie są w przemyśle. Taki wózek to przypadkiem nie jest podobny do tych, co rozwozi jedzenie. To jest analogiczne działanie. No nie będziemy się tłumaczyć, jak tak. działa, bo... Ale to jest podobna zasada, którą programujemy takiego i on dowozi w konkretny adres, bo ma te lokalizacje, oczywiście. Powiedzmy. Możemy mu zaprogramować tak zwane lokalizacje, punkty docelowe i on sobie po tych punktach jeździ zupełnie autonomicznie, nawet nie potrzebuje GPS-u. Tak, ja go widziałem ostatnio na jakimś w centrum, w muzeum był tutaj i on jeździł po całej tej, i on nawet mówił. To był ten robot. Tak. To był ten egzemplarz. Tak. A to co mówi, to możemy sobie zaprogramować. Jak studenci mają różne pomysły, nie zawsze ciekawe. To jest taka pracownia multimedialna. Większość komputerów. Tak, tu się odbywają zajęcia z programowania, z informatyki, ale też są zajęcia z wirtualnej rzeczywistości. Mamy takie okularki, takie różne gadżety, które... Tak, to są nowe okularki. Tak, wszystko jest nowe, wszystko jest zakupione zupełnie niedawno. To nie są tanie rzeczy z tego, co widzę. To nie są tanie rzeczy, ale wszystko dla naszych studentów. Super. Mamy tutaj taki... A, tu jest jeszcze jeden robot. Robot Skara, też wykonany jako praca magisterska. Magisterska, tak. Przez jakieś takie ramię na studenta. To jest taki przenośnik. Skara, czyli przenosi, coś paletyzuje. Tutaj jeszcze chciałbym się pochwalić. Mamy dwa takie super komputery. To są komputery przeznaczone do obliczeń numerycznych, do sztucznej inteligencji.
No, długo czekaliśmy na nie, ale w końcu udało się dwa takie komputery zakupić. Jest tutaj jeden w sali, drugi mamy w serwerowni i na tym przeprowadzamy różne obliczenia. No bo wiecie, sztuczna inteligencja dzisiaj jest na topie, prawda? No do tego są wymagane naprawdę duże możliwości obliczeniowe są wymagane. I dlatego takie komputery mamy, żeby to wszystko szło sprawniej, żeby ci studenci nie musieli czekać tygodniami na wyniki, tylko te wyniki się pojawiały niemalże na bieżąco. No to chodźcie, zobaczymy następne pomieszczenia. Grafika inżynierska. Tutaj też zbyt wiele nie ma, aczkolwiek jest dużo rzeczy, ale tutaj uczą się rysowania, znaczy takiej teorii, to jest też bardziej sala teoretyczna. Później dopiero przechodzą na komputery i to wszystko jest już wizualizowane przy pomocy programów CAD-owskich. Laboratorium mechaniki płynów tutaj, ale tutaj też mamy OZE. Zwróćcie uwagę, mamy panele fotowoltaiczne, takie stanowiska, mamy pompę ciepła, bo sporo młodych ludzi pyta się nas o kierunek właśnie związany z OZE. Nie ma sprawy, u nas to OZE jest i wy się tego OZE nauczycie, w zasadzie od podstaw i będzie to można później w życiu wykorzystać. A tutaj mamy kolejną pracownię. Tutaj mamy kolejną pracownię i tu mamy coś takiego jak symulator spawania. Wow. Czyli jak nauczyć się spawać, ażeby się nie poparzyć. Bo wiecie, tam można sobie łapki poparzyć, a tutaj można to zrobić w bezpieczny sposób. Sprawdzali to fachowcy, naprawdę specy od spawania i powiedzieli, że naprawdę niewiele się to różni od rzeczywistych warunków. No tylko tyle, że nie boli, jak się człowiek poparzy. Mamy tutaj gogle, w których widzimy. Instruktor może patrzeć tutaj na dużym ekranie. Tu może kontrolować jak, i go poprawiać, bo widzi to, co on widzi w tych goglach. Go poprawia, dokładnie. Także świetna rzecz, naprawdę fajna zabawa. No i aula. Jesteśmy na korytarzu na drugim piętrze. I teraz zapraszam was na aulę, tu gdzie odbywają się wykłady, różne spotkania, różne imprezy organizowane przez miasto. Tak, to miejsce możecie zobaczyć często w telewizji, tutaj się spotykają. Ważne osobistości też są prowadzone. Oczywiście różne. Było kilka ważnych osobistości, nie będę wymieniał. Tak. Pięknie, tak fajnie zaprojektowana, tam takie klastry miodu są na górze, wszystko w takim kolorze, to jest charakterystyczne miejsce w Stalowej Woli. Tak. Tak, bardzo przyjemne tutaj imprezy. Są nawet wykłady prowadzone, są tutaj bardzo fajnie, bo jest dobre nagłośnienie tutaj jest. Bo teraz jest obecnie oczywiście wyłączone, ale fajnie to wygląda. A później sobie spróbujemy tutaj polatać. Nie między tylko tymi krzesłami. Się uczyć teraz. Tak, i na Politechnice. Na Politechnice w Stalowej Woli. O, jaki wielki telewizor. Oj, duży telewizor, a akurat wyświetlona jest nasza strona internetowa wmtpz.edu.pl. Zapraszamy na naszą stronę, tam gdzie jest zakładka rekrutacja. Zapraszamy, żebyście zobaczyli nasze kierunki, żebyście wybrali coś dla siebie. Tutaj mamy takie sale, a tutaj też są takie spotkaniowe, tak? Akurat tutaj to jest sala do języka angielskiego. Aha. Jest to tak fajnie kameralnie to zrobione, że ci studenci siedzą naprzeciwko sobie, żeby mogli sobie konwersować. Fajnie, no dobry pomysł. To tego to nie spotkałem. Przy okazji mamy bardzo fajny język angielski, bardzo fajna pani wykładowca od języka angielskiego. Naprawdę na światowym poziomie i bardzo dużo angielskiego mamy. Co więcej, to jest angielski techniczny także, więc idąc do przemysłu później, studenci raczej nie są zaskoczeni pewnymi takimi trudnymi słowami angielskimi, żeby to zrozumieć, procesy przemysłowe. To przejdźmy dalej. Coś tam jeszcze chyba zostało. O, sala też informatyczna, ale to jest także sala, w której odbywają się zajęcia z mikrokontrolerów. Programowanie mikrokontrolerów, małych takich robotów opartych na mikrokontrolerach. Druga sala, tu też podobna sala komputerowa jest. Tutaj jest pracownia 3D, gdzie, no nie tylko 3D, też 2D, gdzie uczymy się właśnie projektowania różnych elementów czy urządzeń właśnie przy pomocy programów takich, no nazywa się CAD-owskich, prawda? Co więcej, my używamy tych samych programów, mamy licencje na to programowanie, które używane są w Stalowej Woli tutaj w firmach stalowolskich. Po prostu działamy w zgodzie z naszym lokalnym przemysłem, pytamy się ich, tych przemysłowców, co wam możemy nauczyć tych studentów, jakiego programowania. Oni nam to mówią i my przystosowujemy się tak, żeby
zapewnić im jak najlepszych pracowników. Ale nie tylko pracowników, przecież nasi studenci też mają własne działalności gospodarcze, tworzą własne startupy. Także drogę każdy powinien wybrać swoją. Zapraszam dalej. Znowu sala wykładowa, ale troszeczkę mniejsza. O, tutaj to nie byłem nigdy. Czyli to już jest druga taka sala. Tak, będzie jeszcze tam trzecia. O. Tych sal wykładowych mamy naprawdę sporo. My staramy się jakby przełamać ten stereotyp, że Politechnikę to w zasadzie się ciężko skończyć. Wiadomo, że trzeba się uczyć, ale na każdej uczelni trzeba się uczyć. Poza tym przecież tutaj można realizować własne projekty, własne marzenia. Jeśli ktoś się tylko odrobinę czuje tej techniki, to zapraszamy. Szczególnie, że świat raczej teraz dąży w tej sztucznej inteligencji, w tak. tych robotach, więc to jest przyszłość. To jest przyszłość. Komputery. Nasi studenci nie są wśród grupie bezrobotnych, no chyba, że ktoś bardzo chce. Nasi studenci pracują już na trzecim roku w zasadzie, jak idą na praktyki, to już nie wracają z tych praktyk, albo wracają tylko po to, żeby dokończyć. Są rozrywani w zasadzie tutaj w naszym lokalnym rynku. Nie trzeba wyjeżdżać nigdzie indziej. Nie będę mówił o zarobkach, chociaż te zarobki są naprawdę bardzo wysokie. To już wszystkie sale, które chciałem wam pokazać. Zapraszamy na studia do Stalowej Woli, Politechnika Rzeszowska, Wydział Mechaniczno-Technologiczny. Kierunki inteligentne systemy i technologie produkcji, to jest naprawdę taki nasz najnowszy kierunek. Studia praktyczne, to znaczy, że minimum teorii, maksimum praktyki. Poza tym mamy ludzi, którzy tutaj pracują, to są pasjonaci, to są ludzie z przemysłu. Także ludzie ci wiedzą, czego uczyć, co się przyda. Nie będziecie mieli takiej typowo suchej teorii. Ona oczywiście też jest potrzebna, ale będziecie się uczyć rzeczy przede wszystkim praktycznych. Programowania robotów, programowania mikrokontrolerów, programowania aplikacji bazodanowych. Będziecie mogli zostać programistami i szereg innych rzeczy. Ale także OZE. Tak, to OZE jest bardzo istotne, ponieważ wiem, że pytacie o to, czy na naszym kierunku jest OZE. Jest OZE i zapraszamy na ten najnowszy kierunek. Bardzo dziękuję Ci, Leszku, za to całe. Dzięki serdecznie. Zapraszamy. Za to prowadzenie. Zapraszamy. Do zobaczenia. Hej. Cześć.